Czekam, aż ta woda będzie wszędzie. Dobra. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam na Inspirację Lipca. Uśmiecham się, dlatego że jestem w moim domu rodzinnym. Pomyślałam sobie, ile dziesiątek, jak nie setek filmów nagrałam z tej przestrzeni i jestem ciekawa, czy są osoby, które pamiętają mnie jeszcze z czasów, kiedy tutaj nagrywałam, mieszkając tu, a może z tych czasów sprzed kilku lat, kiedy tutaj bywałam i czasem nagrywałam. Jakoś tak wzięło mnie, słuchajcie, na sentymenty, ale dzisiaj podsumowujemy lipiec. To też jest oczywiście sentymentalne, bo raz, że jesteśmy w połowie lata, w ogóle dygresja z perspektywy medycyny chińskiej. Jesteśmy już w dojo, czyli w okresie przejściowym, gdzie za kilka dni zaczyna się jesień, także ciekawie. Ja tej jesieni na pewno jeszcze w powietrzu nie czuję. Kocham tę letnią aurę i o tym w dużej mierze, myślę, będzie ten odcinek. Dla mnie był to wspaniały miesiąc. Był to miesiąc eksperymentalny o tyle, że ja nigdy w życiu, słuchajcie, nie spędziłam lata w mieście. Zazwyczaj w ogóle w ciągu roku, jak wiecie, sporo wyjeżdżam. I lato też zawsze było tym czasem, kiedy próbowałam sobie zorganizować jak najwięcej atrakcji. Jednocześnie wielu moich znajomych, którzy na co dzień mieszkają za granicą, zawsze powtarza, że lato w Warszawie jest najfajniejsze, wracają tutaj, tak też jest w tym roku, także jest to taki bardzo wyjątkowy dla mnie czas, kiedy wielu moich przyjaciół, których tutaj na co dzień nie ma, przyjeżdża i ja postanowiłam sprawdzić, o co chodzi w tym fenomenie lata w mieście. Chyba jako dziecko nigdy nie byłam nauczona siedzieć w mieście latem, nie mam za bardzo wspomnień z takiej aury, zawsze wyjeżdżałam lub byłam gdzieś na łonie natury i nie kojarzyło mi się to zbyt dobrze, więc postanowiłam zrobić taki eksperyment i nie planować żadnych wyjazdów na lato, żeby zanurzyć się w tej miejskiej, warszawskiej, letniej atmosferze. Byłam bardzo sceptyczna i powiem Wam, że udało mi się przekonać siebie i Warszawie i mojemu otoczeniu udało się mnie przekonać, że rzeczywiście jest w tym lecie w mieście coś magicznego, jeżeli macie oczywiście z kim ten czas spędzać. Wydaje mi się, że Warszawa jest takim miejscem, które ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. Ja kocham to miasto i uwielbiam je zarówno jeśli chodzi o scenę, jak wiecie, restauracyjną, kawiarnianą, ale też przeróżne możliwości rekreacyjne, sportowe i nawet przyrodnicze. Także o tym dla mnie był ten miesiąc i właśnie moją pierwszą inspiracją, tutaj mam oczywiście mojego towarzysza, ale go nie widzicie. Moją główną inspiracją jest naprawdę Warszawa latem, czyli takie połączenie bycia wśród przyjaciół, bycia aktywnym na dworze, uprawiania przeróżnych sportów, o czym za chwilę opowiem, cieszenia się tą ciepłą pogodą. Ja dałam sobie taką intencję na to lato, o czym zresztą możecie posłuchać w bonusowym odcinku podcastu, także bardzo się cieszę, że ta rozmowa za sekundę ujrzy światło dzienne, ale miałam taką intencję właśnie wakacji, trochę takiej dziecięcej beztroski i odpoczynku, pomimo, że nie wyjeżdżam, czyli nauki delektowania się tym latem w miejscu, w którym jestem, powiedzmy, że na stałe. To jest też taki czas, kiedy mówię tak bardzo wielu fajnym pomysłom. Wiele się dzieje, czy to jakieś koncerty, wernisaże, celebracje, spontaniczne spędzanie czasu, właśnie nie planowanie, tylko no to oczywiście jest domena mojej sytuacji i też ludzi, którymi się otaczam, że możemy sobie pozwolić na tę spontaniczność, wspólne gotowanie, ucztowanie. To wszystko jest dla mnie lipcem. O tym był ten miesiąc i tego w sumie sobie nawet życzę dalej. No i moją drugą inspiracją to jest to, co już wspomniałam, czyli sporty grupowe. Ja od dziecka byłam bardzo sportowym człowiekiem i odkąd pamiętam, pisałam sobie, słuchajcie, nawet planując sobie nowy rok, że będę uprawiać różne nowe sporty z ludźmi i jakoś to się nigdy nie działo, też nie wychodziłam specjalnie z inicjatywą i tutaj gwiazdy ułożyły się dobrze w tym roku i udało mi się w lipcu, słuchajcie, przetestować tyle rzeczy. Już mówiłam Wam ostatnio, że chodzę na tenisa, nie jest to za bardzo sport grupowy, ale przetestowałam padla, zagrałam po raz pierwszy od miliona lat w badmintona i zagrałam po raz pierwszy w życiu w squasha i jestem po prostu zachwycona i tutaj mam takie przemyślenie, że wielokrotnie wydaje nam się, że jesteśmy zmęczeni, bo rzeczywiście jesteśmy przeciążeni, przebodźcowani, zestresowani, to jest po prostu zmuleni, potrzebujemy regeneracji, ale są osoby takie jak ja, które mają jakieś niesamowite zasoby energii i moje ciało potrzebuje wyrzucić z siebie często to napięcie, nie poprzez leżenie na kanapie, a poprzez właśnie aktywność fizyczną, taką mega uważną w tu i teraz, ale taką połączoną z więzią z ludźmi, w sensie z interakcją z ludźmi, więc tutaj mamy sporty grupowe i z zabawą właśnie, że to nie jest
wyciskanie na siłowni, żeby pozbyć się złych emocji. To też jest spoko i uważam, że co dla kogo działa, ale w moim przypadku ten element zabawy, rywalizacji i też takiej rywalizacji dorosłej, tak, nie z miejsca, muszę wygrać, bo nie wiem, co się wydarzy, to też mi się zdarzało wielokrotnie jako młodszej osobie, tylko takiej rywalizacji, która nas nakręca, która sprawia, że czujemy ducha gry i takiej współpracy, wspólnoty, ale też kibicujemy sobie nawzajem, no coś pięknego. Ja jestem niesamowicie zajarana i nawet nie umiałabym wybrać w sumie badminton, padel, squash. Wszystkie rzeczy bym powtórzyła. I moja trzecia inspiracja, chociaż tutaj wiecie, w każdej inspiracji, jak to u mnie, zazwyczaj jest milion podpunktów, to jest kolejny sport, który zasłużył na osobną kategorię, bo to jest, słuchajcie, przełamanie się duże dla mnie, a mianowicie jest to sport wodny. Ja umiem pływać, jakby nawet w miarę lubię pływać, ale sporty wodne zawsze budziły jakiś taki mój opór, trochę... To był respekt do żywiołu, ale miałam takie poczucie, że to są sporty, które są dla mnie dużym wyzwaniem psychicznym. Jakby woda potrafi mnie przemielić, pewnie to znacie. I postanowiłam spróbować z moim bratem wake'a. Byłam na wake parku i ja uwielbiam wszelkie aktywności, które są związane z... aktywności związane z ruchem, no nie brzmi to zbyt elokwentnie, ale z takim przemieszczaniem się. Uwielbiam być na łódce, być w pociągu, być na nartach, po prostu czuć tę prędkość. O, myślę, że to jest dobre słowo, z prędkością. I ja nie wiedziałam w ogóle, co chodzi w wake'u. Jednocześnie na przykład taki sport jak kitesurfing ma bardzo wysoki próg wejścia, no bo trzeba się nauczyć sterować latawcem. Ja nigdy w życiu nie uprawiałam żadnego sportu na desce, więc tym bardziej podjęłam duże wyzwanie i wake jest takim bardzo fajnym skrótem, gdzie ten latawiec jest za nas ustawiony, czyli jesteśmy po prostu na uprzęży, a możemy sobie surfować i pływać i latać, podskakiwać na tej wodzie. No, niesamowicie przyjemna sprawa i wiem, że w Polsce jest bardzo dużo miejsc, w których można sobie taką aktywność sprawić, w sensie przetestować, więc ja polecam. Zajawa straszna. Słuchajcie, miałam po raz pierwszy w życiu zakwasy z przodu szyi. Tutaj nie byłam w stanie się podnieść z łóżka bez podparcia. Nie byłam w stanie, nie wiem, robić jakichś a la brzuszków na zajęciach pilatesu. Było to strasznie śmieszne. Miałam poczucie, że boli mnie gardło, a wiedziałam, że to nie jest ból gardła, więc to zabawne to było. I właśnie chciałam powiedzieć, że wcale nie trzeba być skate'em czy surferem. Wystarczy być całkiem skoordynowanym człowiekiem, żeby sobie takiego wake'a stestować. No, ja się jaram. Ale jednocześnie trochę śmiechem, żartem chciałam powiedzieć, że kolejną inspiracją jest moja top aktywność z tego miesiąca, a mianowicie hamak. Ja może to kiedyś mówiłam, ja kocham hamaki, zawsze jak przyjeżdżam tutaj do mojej mamy, to po prostu pierwsza rzecz to jest leżenie na hamaku. Znowu, hamak ma ten element może nie tyle prędkości, ale ten element bujania, przemieszczania się. Jakby nie jestem w stanie wyleżeć na leżaku, ale na hamaku mogę leżeć godzinami. Nie wiem, słuchajcie, z czego to wynika. Jak wiecie, z czego to wynika, dajcie znać, ale coś w tym jest, że ten mikroruch sprawia, że to jest dla mnie jakieś takie bardziej ekscytujące. Więc to, że zrobiłam sobie balkon, to wam mówiłam miesiąc temu, nadal highlight życia, ale kupiłam sobie hamak wolnostojący i ten hamak uratował mi życie, słuchajcie, bo były tak straszne upały, że w moim mieszkaniu było tak dobre 30 stopni w momencie zasypiania, powietrze stało, znacie te upały sprzed kilku tygodni, więc ja nie byłam w stanie położyć się do łóżka w mojej sypialni, jakoś też lubię, kiedy jest wychłodzona przestrzeń do spania i zaczęłam spać na hamaku. Parę osób spojrzało się na mnie dziwnie, jak to powiedziałam, ale ja nie widzę nic dziwnego, mój hamak jest super, jest mega stabilny, jest takim kokonem, więc w ogóle nie było szans, żeby coś mi się stało. Brałam sobie, słuchajcie, muszę się napić, bo za dużo mówię. Brałam sobie, słuchajcie, poduszkę taką jak do auta, żeby sobie taką owinąć wokół szyi. Przykrywałam się kocykiem, no i zasypiałam bardzo fajnie, bujając się. I w nocy jakiś tam chłód albo deszczyk mnie budził i szłam sobie do sypialni. Także dajcie znać, czy to jest dla was mega dziwne, ale mi się wydaje, że jest to super rozwiązanie, bo lepiej spać na hamaku niż nie spać wcale. Także tak, wracam do tej refleksji, którą powtarzam wielokrotnie, czyli że w końcu zdałam sobie sprawę, że moje mieszkanie nie jest poczekalnią, moje życie nie jest poczekalnią do jakiegoś nowego rozdziału, większego, lepszego. Tylko już dzisiaj dbam o tę przestrzeń najlepiej jak mogę i umilam sobie czas tej przestrzeni.
przestrzeni, więc tak, inwestycja w hamak jest dla mnie, słuchajcie, naprawdę dużym krokiem, bo jako osoba, która nie posiada żadnych prawie przedmiotów w dużych, żadnych mebli, to już parę rzeczy się dorobiłam w ostatnim tego lata, ale jest to na pewno ogromnym elementem tego, jak miło mi się po prostu w tym ostatnim czasie w Warszawie żyje. Ale moi drodzy, oprócz spania, na hamaku można robić znacznie więcej rzeczy, między innymi słuchać sobie miło podcastu. I tu znowu, jak siedzę na kanapie, to nie będę siedzieć i słuchać podcastu, ale jak leżę na hamaku, jeszcze się opalam na przykład przy okazji, świetnie wjeżdża podcast. Więc konkretny odcinek, którym chciałam się z Wami podzielić, to jest odcinek, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Udostępniałam go i naprawdę życzę jak największej ilości osób, żeby go posłuchały. Jest to odcinek z gościem, który nazywa się Jonathan Haidt i jest to autor książki The Anxious Generation, który opowiada o tym, w jaki sposób wychowanie w mediach społecznościowych wpłynęło na poziom stan zdrowia psychicznego współczesnego pokolenia, które wchodzi w dorosłość. To głównie dotyczy pokolenia Z, no i jest to jakaś tam prognoza dla młodszych pokoleń, które teraz dorastają. Zresztą powiem Wam, jak się nazywa ten odcinek. Oczywiście, wiecie, wszystko, o czym mówię, w miarę możliwości staram się linkować. Natomiast czekajcie. Why social media has caused a collapse in mental health and number one way to solve your anxiety. Okej, no to ta końcówka to taka troszeczkę clickbaitowa, bym powiedziała, ale jest to niesamowity odcinek, który dał mi bardzo do myślenia, bo ja wielokrotnie mówiąc o tym, że social media, rozmawiając o tym, że social media są czymś, co wzbudza w nas jakiś lęk o to, jak poradzimy sobie jako społeczeństwo. Ja wielokrotnie używam takiego argumentu, że w sumie no to od pokoleń było coś, tak? Kiedyś wprowadzono, nie wiem, samochód, to też ludzi stresowało, że to będzie koniec ludzkości. Wprowadzono, może jest absurdalny przykład, ale potem wprowadzono, nie wiem, czasopisma, radia, telewizor. I wszystkim się wydawało, że to jest jakieś przekleństwo, które zabiera naszą uwagę, zabiera nasz czas i nas zepsuje. No i ja myślałam, że podobnie jest w przypadku social mediów, że my trochę mimo wszystko może dramatyzujemy, a jednak Jonathan, czyli autor tej książki, powiedział, że ta sytuacja wygląda inaczej, dlatego że przeprowadzono badania na Zetkach a propos właśnie ich relacji z mediami społecznościowymi i bardzo wielu ankietowanych zgłosiło, że życzyłoby sobie, żeby mediów społecznościowych nie było, że bardzo chcieliby, żeby nie istniał TikTok. Niestety, z uwagi na to, że jest to tak powszechne wśród ich rówieśników, czują, że muszą być częścią tego, dlatego aby nie wypaść z obiegu i żeby być na bieżąco, żeby móc się kontaktować ze swoimi kolegami i koleżankami. I to jest pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy ludzie realnie woleliby, żeby dana technologiczna nowinka nie istniała, ponieważ odczuwają tak duży dyskomfort i tak wiele minusów wynikających z tego, że korzystają z danego medium. To się nie przytrafiło w przypadku radia, telewizji. Ludzie nigdy nie zgłaszali tego, jak bardzo czują, że to wpływa na obniżenie jakości ich życia i ich stanu psychicznego, więc jest to naprawdę zatrważająca kwestia. Bardzo polecam sobie posłuchać tego odcinka, oczywiście też sięgnąć po książkę, ja książki jeszcze nie czytałam, ale bardzo bym chciała. No i rzeczywiście ten argument, jak i wiele innych, które on tam przytacza, dał mi mocno do myślenia i tym bardziej wzbudził jakieś takie moje obawy względem tego, no w jakich warunkach wychowują się dzieci. Tam też w tym odcinku jest poruszona kwestia takiego ruchu oddolnego ze strony rodziców, który ma wpłynąć na to, żeby na przykład w szkołach był zakaz korzystania ze smartfonów. To ponoć dzieje się w Wielkiej Brytanii czy w niektórych krajach skandynawskich, ale nadal jest to mała inicjatywa. I ja głęboko powiem Wam, wierzę, że chociaż to jest trochę przykre, ale tak jak, nie wiem, przed laty wszędzie w przestrzeniach publicznych ludzie palili papierosy, teraz jest to nie pomyślenia. Tak samo wierzę, że ten czas takiej swawoli z mediami społecznościowymi jest jakimś takim czasem eksperymentów, takim czasem, jakby to powiedzieć, takiej wolnej Amerykanki, która będzie skontrolowana, która będzie objęta regulacjami i my patrząc na to z perspektywy czasu za ileś lat, mam nadzieję jak najszybciej, po prostu będziemy się ze współczuciem pochylać nad tym, że po prostu część osób wychowała się rzeczywiście w takich warunkach, gdzie my
już potem zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba wprowadzić jakieś obostrzenie i że to jest bardzo szkodliwe. No ale zobaczymy, jak będzie. Ja wierzę w to, że tak będzie wyglądała przyszłość. Tak jak powiedziałam, z ogromnym współczuciem względem tych osób, które teraz w tym świecie bez regulacji muszą funkcjonować i dorastać, więc tym bardziej ukłon w stronę rodziców za to, że jakoś próbują sobie z tym dawać radę i nawigować tym. Także edukujmy się, kochani, nawet jeżeli nie mamy dzieci. Myślę, że warto być świadomym obywatelem w tej kwestii. Druga rzecz też z serii do posłuchania, do obejrzenia, to jest wykład profesora Harvardu. Oczywiście wszystko macie podlinkowane, można go sobie obejrzeć też w wersji wideo. Nazywa się Arthur Brooks. Jest to, tak jak powiedziałam, wykładowca Harvardu na szkole biznesowej, który uczy szczęścia. Bardzo fajna prelekcja, którą polecam sobie po prostu obejrzeć, natomiast takim takeawayem moim było między innymi to, że tej był cytat Dalai Lamy, że szczęśliwy człowiek to ten, który pragnie tego, co już ma. To jest pierwsza rzecz. Zresztą więcej o tym rozmawiamy z Asią Pieńczak właśnie w najnowszym odcinku podcastu. A druga rzecz jest taka, że szczęście to jest to, co mamy podzielone przez to, czego pragniemy. Czyli im mniej rzeczy pragniemy, tym wychodzimy bardziej na plus i tym ten nasz poziom szczęścia jest wyższy. I ja też z tą intencją sobie staram się chodzić przez świat i bardzo sobie to pielęgnuję w ostatnim czasie, kiedy rano sobie robię krótką medytację i myślę o tym, za co jestem wdzięczna, to zdaję sobie sprawę, że pragnę tego, co już mam. Oczywiście jest przestrzeń na to, żeby chcieć więcej, ale jeżeli chcemy znacznie więcej niż to, co posiadamy, to wpływa na ten nasz bilans szczęścia i nieszczęścia. Bardzo ciekawe, bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejny obszar tematyczny, który mnie zaciekawił w ostatnim czasie, to jest kwestia kobiecych hormonów, ogólnie kobiecego stanu zdrowia. Ja poświęciłam też to lato już z jednej strony wakacjom i czasowi z ludźmi, sportom i cieszeniem się latem, ale też moją dużą intencją było zadbanie o swoje zdrowie. Robiłam badanie i nie ukrywam, że jest parę aspektów mojego zdrowia, którym chciałabym się przyjrzeć, stąd też taki pomysł, żeby trochę bardziej zwolnić w tym czasie. No i tutaj nie jestem na pewno jedyna, ponieważ kwestia balansowania hormonów w przypadku kobiet jest bardzo, bardzo ważna. Ten dysbalans jest bardzo powszechny i współczesny styl życia, który jest tak stresujący i obciążający, no nie sprzyja temu, żebyśmy były jako kobiety wyregulowane, nie sprzyja temu, żeby żyć w zgodzie ze swoim cyklem i z uhonorowaniem tego, jakie są potrzeby naszego ciała, żeby w ogóle usłyszeć, jakie są potrzeby naszego ciała. Zaraz jeszcze do tego wrócę i jakie kroki podjęłam. Nie będę jakoś się bardzo na ten temat rozwijała, ale na pewno takie obszary, które dało mi do myślenia, to była kwestia mojej cery, kwestia mojego trawienia, kwestia podwyższonego kortyzolu. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli rozwikłam te zagadki wszystkie i się już doedukuję i to sprawdzę, to wrócę do Was z takim filmem o kobiecych hormonach, bo wierzę, że to mogłoby pomóc większej ilości osób. Ale póki co, tak jak mówię, edukuję się i takie dwa podcasty, których słuchałam sporo w ostatnim czasie, to jest Pursuit of Wellness i drugi to jest Biohacking Bestie with Ali Aguilal. Więc jeżeli te tematy Was interesują, to polecam. Dla mnie było to bardzo, bardzo, bardzo fajne. No ale tak jak mówię, zaraz jeszcze Wam powiem o paru moich trikach. Jeśli chodzi o rzeczy do oglądania, to jeszcze chciałam Wam podrzucić moją zajawkę ostatniego czasu, czyli puszczanie sobie testów jedzeniowych na YouTubie. Jakoś moje serce skradły filmy Macieja z kanału Maciej Je i lubię sobie patrzeć, co tam nowego w gastroświecie, szczególnie w Polsce i w różnych polskich miastach. Jako że moje lato było polskie, to szukałam tam wielu inspiracji. Jakoś bardzo, bardzo, bardzo mi to przyjemnie umilało czas. Oglądałam nawet jego test jagodzianek z zeszłego roku, oglądałam też w ogóle test jagodzianek Księżula z tego roku, no i sama zrobiłam test jagodzianek, więc ewidentnie testowanie jedzenia i mówienie o tym jest moją zajawką jako konsumenta i jako twórczyni, konsumentki i twórczyni. Kto nie widział mojego testu jagodzianek, koniecznie obejrzyjcie. Uważam, że jest to bardzo przyjemne wideo, mi się to wspaniale tworzyło, więc życzę sobie więcej takich projektów. I miejscem jedzeniowym, które przetestowałam w tym miesiącu, była wozownia. Słuchajcie, chyba nigdy nie byłam tam na jedzeniu, a poszłam tam dlatego, że w niedzielę organizują brunch letni, współtworzony z marką Olini, więc można spróbować przecudownych dań, potraw, rozmaitości. Ja kocham bufety śniadaniowe, głównie hotelowe, więc to była taka namiastka śniadania w hotelu.
mnóstwo rzeczy do wyboru, uczta dla zmysłów, jest też stacja z ciepłym jedzeniem, gdzie Kłasz przygotowuje pyszne kanapki z jajkami i jedna z nich jest taką signature kanapką, to jest kanapka Mariusza Maka właśnie z Olini. Ona była w oryginalnej wersji ze szparagami, nie wiem jak teraz jest, jak się troszeczkę zmienia już pora i sezon, ale jest przepyszna. Oczywiście wszędzie są produkty, różne pasty Olini, oliwy Olini i uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny taki event branżowy, powiedziałabym nawet, bo to jest całe przedsięwzięcie, można tam siedzieć sobie godzinami i ucztować z bliskimi, zamawiać napoje, jest też moim zdaniem w bardzo przystępnej cenie, więc bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, fajna atrakcja. Ja bardzo lubię śniadania na mieście. Poczekajcie, jeszcze chwila. Zanim zapomnę, ja robię bardzo często śniadania w domu i moje śniadania w domu weszły teraz na wyższy level, dlatego że zamówiłam sobie patelnię specjalną do omletów ze stali węglowej. Zrobiłam swój research, dowiedziałam się, że właśnie to jest najlepsza patelnia. Minus jest taki, że wymaga to trochę cierpliwości, bo trzeba ją najpierw przepalić. Czyli parę razy nam się to jajko trochę zepsuje i przywrze. Na szczęście nie zmarnowałam nigdy mojego omleta i udało mi się go uratować, no ale nie jest aż tak satysfakcjonujące, bo trzeba tam się trochę na odrywać tego, co nam przywarło, ale jest to patelnia bardzo fajna, średnica 20 cm, więc idealna na omlet z dwóch jajek, nawet z trzech jajek. Jest z IKEA, można ją sobie zamówić do domu. Ja tak zrobiłam i jestem po prostu zachwycona. I drugim miejscem, które chciałabym Wam polecić, to jest miejsce, w którym też kiedyś byłam lata temu, czyli Cafe Washington. I udałam się tam z moją przyjaciółką i wypiłam, słuchajcie, tak pysznego flata, że wróciłam na niego następnego dnia. Co prawda poprosiłam o tego flata w minimalnie większej filiżance, bo jestem tą osobą, która zadaje milion pytań do obsługi. Pytam o to, w jakiej filiżance będzie kawa, pytam, jakie są rodzaje mleka. Tam mają pyszne mleko takiej holenderskiej marki owsiane, które jest z sprawdzonych płatków owsianych, które nie są... Jakkolwiek by to nie brzmiało, niestety, ale owiec używany do płatków, do mleka owsianego nie jest jakoś specjalnie monitorowany i czasami nie są to uprawy, które są najwyższej jakości, powiedzmy sobie wprost, więc ta marka Roa jest super, poczytałam sobie o niej trochę, także nawet kupiłam sobie to mleko do domu. Aksamitne, wspaniałe, jeszcze właśnie wybrałam sobie takie lepsze espresso, bo jest do wyboru, właśnie mamy różne espresso w Cafe Washington i smakowała po prostu jak najpyszniejszy deser pełen smaku, więc polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Też wnętrze jest bardzo fajne i ja z przyjemnością bym tam wróciła na jakieś jedzonko, bo wydaje mi się, że to jest takie miejsce, które jest naprawdę pro, jeśli chodzi o sztukę kawy, więc z tego, co słyszałam, też o sztukę jedzenia, ale nie ukrywam, że eksploruję sobie w ostatnim czasie trochę mniejszą ilość kawy. Na pewno staram się pić kawę po śniadaniu, dlatego właśnie, że tak jak wspomniałam wcześniej, w badaniach krwi wyszło mi, że mam dosyć wysoki poziom kortyzolu. Myślę, że to jest domena naszych czasów i zastanawiałam się, jak mogę sobie to troszeczkę zbalansować, jak mogę nad tym popracować. Także oczywiście kawa po posiłku, mniejsza ilość tej kawy, może niekoniecznie przelew, oczywiście eksplorowanie kawy bezkofeinowej, ale też w ostatnim czasie mega często mam ochotę na matcha i moje nowe odkrycie, słuchajcie, to jest matcha, o której myślałam od tak dawna, bo dosłownie wszędzie widziałam w menu czy gdzieś w mediach społecznościowych matcha z musem truskawkowym albo malinowym. Strasznie chciałam jej spróbować i któregoś dnia po prostu stwierdziłam, że zrobię ją sama w domu i to jest najpyszniejsza rzecz na świecie. W ogóle jeszcze mam taki spieniacz w domu, który dostałam od mojej mamy, on jest chyba z Chibo, który spienia też mleko na zimno, więc to mleko, o którym wspomniałam, to Roa owsiane, zarąbiście się spieniło na zimno. Zrobiłam właśnie bazę z truskawek, które miałam zamrożone, bo truskawek to chyba już za bardzo nie ma. I do tego dodałam taką miksturę adaptogenną marki Lekko, którą ostatnio testowałam, dlatego że, no nie umówmy się, z jednej strony matcha jest pobudzająca w taki dobry sposób, nie wywala nas jak kawa, jest to bardziej zrównoważone, no ale jeżeli dorzucimy do tego mleko, które jednak jest słodkie, do tego dorzucimy owoce, no to nam trochę tą pobudzającą wartość matchy obniża, bo jest tam sporo cukru i to może być takie właśnie bardziej deserowe, zamulające, więc pomyślałam sobie, że dodanie adaptogenów, i tam mamy przede wszystkim kordyceps, mamy też witaminy B6, B12, ale mamy też urydynę i niacynę, czyli taki super zestaw składników, które wpływają na to, że my jesteśmy bardziej skupieni, mamy więcej energii, ale jest to, tak jak powiedziałam, takie bardziej zrównoważone. Zresztą produkt nazywa się
focus and performance, więc mówi to samo za siebie i uważam, że właśnie do napojów, które, znaczy muszę też dodawać to oczywiście do kawy, ale wydaje mi się, że właśnie do takich napojów jest to idealny mecz, jeszcze dodatkowo ta mikstura, tą samą miksturą, nie wiem, te krople mają smak czarnej porzeczki, więc z tą maczą owocową uważam, że to bardzo fajnie pasuje. Także mój eliksir maczowy, mój po prostu desero napój lata jest odkryciem i możecie sobie obejrzeć rolkę na Instagramie, w której wrzucam mój pełny przepis, ale ja po prostu serio, tak jak tam mówię, nie mogę uwierzyć w to, że tak długo zajęło mi przetestowanie tej kombinacji, bo to jest coś przepysznego. Dodam jeszcze, że gdybyście chcieli kupić produkty marki Lekko, właśnie różne adaptogenne mikstury, to macie kod KARO10, który daje Wam 10% zniżki. Wspomniałabym. I jeszcze ostatnia polecajka napojowa, a mianowicie jest to bezalkoholowe wino, chociaż nie jest to napój, który próbuje być winem, co może trochę bardziej cydrem, albo po prostu bardzo fajnym napojem musującym. Marka to jest Ambius, nie wiem, co się tak czyta. I produkt nazywa się Clearly Confused Fermented Apple Spruce Needle? Coś takiego. W każdym razie jest to, jak mówi sam opis, coś pomiędzy cydrem a winem pomarańczowym. Brzmi dobrze. Intensywny aromat fermentowanych jabłek i słodycz kwiatów czarnego bzu są przełamane subtelną goryczką arcydzięgla oraz głębokimi nutami dębu i jałowca. Delikatny dodatek igieł świerku zabierze ci do serca norweskiego lasu. Pyszne, naprawdę pyszne, wspaniałe. Dla mnie oczywiście ciut za słodkie, bo to ja, ale uważam, że jako taki właśnie toast musujący jest to coś wspaniałego. Piłam to z całą moją rodziną, więc babcia, dziadek również byli zachwyceni, uważali, że przepyszne. Ja mówię, nie smakuje to moim zdaniem ani jak wino, ani jak cydr, ale jest to bardzo fajny, ekscytujący napój, który może być czymś takim wyjątkowym na specjalną okazję, albo nawet bez okazji. No i nie pijemy tym samym alkoholu, więc ja się jaram i bardzo, bardzo Wam polecam. Śmieję się z tego przejścia, bo wchodzimy teraz do działu beauty, ale trochę ten cydr pasuje mi do tego, że kolejną rzeczą będą perfumy. I chciałam Wam powiedzieć o perfumach, o zapachu, który odkryłam. Uważam, że perfumy to jest temat mega indywidualny, ale ja bardzo lubię markę Zieliński & Rosen. To jest marka, która weszła do Polski jakiś czas temu, chyba właśnie może jeszcze w zeszłym roku, ale jakoś niedawno. Ja mam ich perfumy już półtora roku i nadal nie wykorzystałam nawet nie wiem, 1/4 butelki, więc są też bardzo wydajne i wspaniałe. Dlatego ufam ich trwałości i teraz stałam się posiadaczką nowego zapachu z różowym pieprzem Elemi, cynamonem i skórą. Dla mnie wspaniały i no co, naprawdę, jestem ogromną fanką i chciałam się po prostu z Wami podzielić, może właśnie niekoniecznie tym zapachem, co brandem, który robi niesamowicie piękne, głębokie, trwałe zapachy. Kolejna rzecz to jest bronzer. Ja bardzo polubiłam produkty w kremie, sprawiłam sobie bronzer w kremie w Australii i ostatnio dostałam bronzer, o którym Wam za chwilę powiem. To jest bronzer marki Eveline, który w ogóle pachnie jak czekolada i masz takie poczucie, że nakładasz na siebie czekoladę i że chciałabyś zjeść ten bronzer łyżką, chyba o to chodzi, bo on nazywa się Choco Glamour i jest świetny. W sensie uważam, że w ogóle produkty w kremie bardzo fajnie się rozprowadzają. Jakoś mam wrażenie, że latem też mamy ochotę na taki bardziej glowy look. Może mniej chcemy się pudrować, jakoś tak kremowanie się tym bronzerem jest super, a też na przykład ja przez to, że zawsze mam SPF na twarzy i moja twarz jest troszkę bledsza niż reszta ciała, to tego nie widać, bo sobie sporo tutaj nadbudowuję tym bronzerem. Bardzo fajny produkt, bardzo mi się podoba, jest super poręczny, super fajny, więc dlatego Wam o nim mówię. Tak jak powiedziałam też wcześniej, w kontekście mojego zdrowia, jakby ten aspekt cery też jest dla mnie ważny, jest na tapecie i gdzieś tam sobie to eksploruję i powiem Wam, że tak jak jestem nastawiona na powolne zmiany i sobie tam działam z cierpliwością, to byłam w szoku, że rzeczywiście jak słuchałam sobie różnych podcastów beauty dotyczących cery, to wiele osób mówiło, że najlepsi kosmetolodzy, czy właśnie ci wszyscy facialists, mówią, że ich sekretem jest witamina C. Oczywiście witaminę C stosuje się rano, no bo ją aktywuje słońce, więc nie noc, tylko na dzień. I
wyjęłam sobie serum z witaminą C, które miałam w domu i zaczęłam go używać i po tygodniu naprawdę zaczęłam widzieć ogromną poprawę w mojej cerze, że nic nowego mi się nie pojawiało na twarzy i oczywiście działam na różnych płaszczyznach, ale to było coś, co naprawdę potrafiłam dostrzec i połączyć bezpośrednio właśnie z tym produktem. Ja używałam produktu Your Kaya, kojące serum do twarzy Your Repair z witaminą C i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolona, więc Wam podrzucam, moim zdaniem warto. Oczywiście możecie testować różne, ale myślę, że ta witamina C to jest coś. I przechodząc sobie z beauty do mody, chciałam powiedzieć, że w opisie wszystkich najnowszych odcinków na kanale wrzucam Wam to, co mam na sobie, także możecie tam zawsze zaglądać. Będę mówiła, jakie ubrania mam na danym nagraniu. Akurat tutaj mam, słuchajcie, jakąś koszulę mojego brata, ala jeansową z lumpa, więc niestety nic Wam to nie powie, a to są jakieś super stare moje lniane rybaczki, także dzisiaj to trochę może nieaktualne, ale zazwyczaj można się gdzieś jeszcze doszukać tych ubrań, które mam na sobie. No i takim moim modowym odkryciem na pewno w tym miesiącu będzie Orange Studio. Wiele z Was się zachwycało moją sukienką różową Orange Studio wiązaną z przodu z takimi dziurami, która jest wyprzedana, ale ja teraz też stałam się posiadaczką właśnie dwóch nowych koszul, jedną mogliście widzieć w poprzednim filmie, i mam też takie fajne różowe spodnie, naprawdę jestem zachwycona tą marką, uważam, że robią super rzeczy, są niesamowicie dobrze wykonane, super jakości, piękny design, więc jestem naprawdę fanką i musiałam o tym wspomnieć. I na sam koniec moich inspiracji, kącik muzyczny, dwie rzeczy, chociaż mam poczucie, że już o tym wspomniałam, ale chyba nie tak bezpośrednio. Naprawdę jaram się soundtrackiem z filmu Challengers, to jest soundtrack duetu Trent Reznor i Atticus Ross. To jest taki dosyć, powiedziałabym, house'owy klimat, elektroniczny. I nie sądziłam, że taka muzyka będzie mi się podobała, bo powiem Wam, że są takie momenty w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu życia, kiedy mega pasuje mi ten trans i też przenosi mnie to do tego filmu, który jest o sporcie, który jest o tej adrenalinie, o tych wysokich obrotach. I jakoś strasznie mi się podoba ten soundtrack, więc puszczam dalej. I druga rzecz zupełnie z innej planety, czyli Steven Sanchez, przeuroczy chłopak, który przepięknie śpiewa. Muszę sobie bardziej zeksplorować jego twórczość, ale piosenka Until I Found You to jest coś, co mnie niesamowicie wzrusza. On chyba śpiewał ją w ogóle z Lana Del Rey jakoś ostatnio. I też piosenka Evangeline, która sprawiła, że w ogóle go poznałam, to jest coś, co mnie bardzo wzrusza i uważam, że jest to niesamowicie utalentowany człowiek, który łapie za serce. Także tak, moi drodzy, życzę Wam super sierpnia. Sierpień jest najwspanialszym miesiącem w roku, ponieważ sierpień to jest sezon lwa, a jestem lwem, więc życzę Wam cudownego lata i jeżeli nie mieliście okazji cieszyć się tym latem w lipcu, to pamiętajcie, że jeszcze mamy cały miesiąc, żeby to sobie przedłużyć, żeby to sobie potestować, popróbować, ale też lato nosimy w sercu i może być ono przez cały rok, więc nie ma tutaj żadnych ram i zasad. Ja na pewno postaram się, żeby sierpień był równie fajny, a o ile nie fajniejszy, o ile się da, niż lipiec. Cieszę się bardzo, że jesteście, że oglądacie. Dajcie znać, co Was zainspirowało. Dajcie znać, czy coś, o czym powiedziałam, gdzieś tam z Wami zarezonowało. Może macie jakieś swoje przemyślenia, opinie. Ja chętnie o tym wszystkim posłucham, poczytam. Spotykamy się też na Instagramie Karolina Supańska i ściskam Was mocno. Pięknego, ciepłego lata. Pa, pa.